Gotowy na trening. Najpierw parter, a później może coś jeszcze porobię na tym stole do mojego takiego amatorskiego armwrestlingu. Zobaczymy, jak zmęczenie.
Moim problemem w tym ćwiczeniu nie jest siła rąk, a tułowia, żeby utrzymać w poziomie ciało, także jakoś nie skupiam się na robieniu ilości pompek, tylko utrzymaniu tułowia w poziomie. Słaby brzuch, słabe biodra, mięśnie głębokie. Znaczy ręce też mogły być zawsze mocniejsze, ale w tym ćwiczeniu, tak jak mówię, nie są pompki, tylko trzymanie tułowia w poziomie. Teraz taki inny, jakbym chciał wstać, ja nie umiem wstać bez jakiegoś krzesła albo czegoś takiego, ale załóżmy, że chciałbym wstać inny. Ja nawet tak nie umiem się podnieść tutaj to znowu. Wszystko to trochę.
ciężarki. Boga. Jaka przeciwwaga. Przeciwwaga. Jestem trochę silniejszy teraz w parterze niż kiedyś, choć tego nie widać zapewne i ten też nie jest taki dla mnie prosty, no bo to zależy od stanu spastyczności w danym momencie, raz jest lepiej, raz gorzej. Jakiś tam mały progres jest, natomiast ten progres jest, pomimo że ostatnio mało w ogóle w parterze ćwiczyłem. Czyli jest to taki chyba progres na poziomie neurologicznym bardziej, nerwowym. Jakieś tam może lekko się poprawiło przewodzenie rdzenia, minimalnie, bo no, nie ćwiczę w parterze, nie? Bo gdybym ćwiczył w parterze dużo, a to tak raz w miesiącu sobie poćwiczę, a głównie to ćwiczę chodzenie i ostatnio mam rehabilitację przez internet, online, zdalną. Ale tam też głównie siady, to znaczy wstawanie, takie niby przysiady ćwiczę i balans ćwiczę i dzisiaj na przykład miałem zumbę. Także ta zumba oczywiście w moim wydaniu to jest kaleczne, no ale 60 minut prawie na nogach, non stop. Taki udawany taniec i dzisiaj słabo mi to szło tego, ale spastyczność duża.
Spróbujmy jeszcze te brzuszki, albo najpierw bez przeciwwagi. Po prostu tak. Może zmobilizowały się nerwy jakoś. No, trochę lepiej to neurologicznie wygląda, ale wciąż taki siad sprawia mi kłopoty. Brakuje też rozciągania, takiego zwykłego rozciągania. No i to jedynie w parterze tak naprawdę samodzielnie mógłbym ćwiczyć, a za rzadko to robię. No bo za dużo obowiązków. Kurczę, ktoś by mi plecy mógł rozciągnąć po prostu teraz w tym momencie. Stopy i nie daję rady. Z jednej strony degraduje się człowiek fizycznie przez brak takiego ruchu jak u zdrowej osoby. Te stawy, ścięgna i tak dalej, wszystko się kurczy. Mięśnie też nie trenują, chociaż ja staram się ćwiczyć mięśnie, ale to nie jest to, co jak byłem zdrowy przed wypadkiem. A z drugiej strony, nawet jeżeli jest niewielki progres neurologiczny, to ta degradacja mięśni, stawów i ścięgien powoduje, że też nie można tego progresu neurologicznego, jeżeli jakiś tam jest, zauważyć i wykorzystać nawet w pewne sytuacje, jak sztywność gnębi, wszystkie kończyny, stawy, no wszystko praktycznie taki sztywny jest. Dobra, teraz z przeciwwagą już. Teraz biodra rozciąga. Do 30 trzeba policzyć. Ponoć powyżej 30 sekund, to dopiero rozciąganie zaczyna nosić skutek na poziomie komórkowym. Łukiem. Dwóch rehabilitantów z Avalonu zaleca mi, żeby więcej w parterze ćwiczyć. Krzysztof i Piotrek, nie będę nazwisk wymieniać, bo nie wiem, czy sobie życzą tego, ale pracują w Avalonie i właśnie z nimi mam rehabilitację online. Jeden pracuje nad takim ogólnym wzmocnieniem i lepszym stawaniem z krzesła bez podpierania się rękami, a drugi nad moim balansem pracuje. Niestety te zajęcia w miesiąc tylko trwają, już się kończą. Codziennie jest to wykańczające. Do końca marca już końcówka. Ale zawsze to troszeczkę coś innego, inne spojrzenie i mobilizacja. Okej, przewinął z tym rozciąganiem. Teraz przeciwwaga. Raz.
W sumie dwóch mógłbym sobie nawet nie zaliczyć, że zrobiono, ale ty tak jest za mało wszystko. A nie bicie rekordów. Przyszedłem tu nie ręce ćwiczyć, a tułów w parterze. Tułów i ewentualnie nogi. Przesunąć na tą płaską powierzchnię. Na miękkiej powierzchni ciężko się równowagę utrzymuje. Nie trzymam się rękami. Poręcze są, żeby mnie asekurować. Stopy zupełnie inaczej pracują. Na miękkim trudniej równowagę utrzymać niż na twardej powierzchni.
Dodam, że jak na takim miękkim podłożu chodzi się, to jest jeszcze ciężej niż jak chodzę na twardym podłożu. Czułem się zrobić choć jeden dip, taki pół dip. A i materac jest jeszcze o tyle kiepski w przesuwaniu rozerwu, że nie jest śliski. To też jest takie ciężkie. Przy takim rozciąganiu, leżeniu na brzuchu, nogi mam trochę wyżej, to biodra też sobie nieznacznie rozciągam, odpoczywając.
I były plamki, ale takie niepełne. Okej, jeszcze takie coś. Co mi się rozjeżdża? Oj, coś czuję, że już nie będę ćwiczył na stole. Już to mi w kość trochę dało. I tak patrzę na zegarek, późno przyszedłem. Jest już 1:12. W nocy najlepiej mi się ćwiczy, bo nikt nie przeszkadza, nikt nie chodzi, nikt nie krąży w domu. Ale nie jest to zdrowe. W nocy powinno się spać. A i w nocy mam mniejszą spastyczność niż tak do południa. A nawet po południu. Chyba będę kończył, bo czuję zmęczenie. O, trochę się poruszałem. Będę częściej schodził, jak skończę rehabilitację w Avalonie. To bardziej będę tego parteru pilnował, a mniej siłowni. No, siłownia też jest ważna, dobra, ale ja potrzebuję też takiego ćwiczenia mięśni głębokich. A siłownia raczej te zewnętrzne, zawiadkie może siadów i martwego ciągu, to te mięśnie zewnętrzne głównie ćwiczy. A mało mięśnie głębokie niż brzucha. Oczywiście nogi, ręce też mam słabe, też trzeba wzmacniać, dlatego najtrudniej jest wyważyć to wszystko, co jest dla mnie najlepsze. Tu jest pies pokrzemany, jak to wszystko ułożyć, żeby pogodzić obowiązki domowe, pracę i ćwiczenia. I jeszcze trochę odpocząć, bo regeneracja też jest ważna.
Wstać jeszcze, nie mam rady. Jak te biodra zmęczone. Tylko dojść do kamery i ją wyłączyć. To może być problem teraz z równowagą. Znaczy jest, a nie może być. Bo zmęczone wszystko. Jeszcze światło trzeba pokazać. Okej. Pozdrawiam wszystkich i na tym kończę mój trening. Ponad 45 minut, chociaż to tak szybko strzeliło. A dzisiaj jeszcze godzina zumba i chodzenie na bieżni i jeszcze ćwiczenia przy drabince, także wystarczy. Hej, na razie.